Kia Sportage 2.0, benzynka. Nie chce jechać, wrzucony bieg, sprzęgło puszczone. Samochód nie chce jechać. Co to jest? Takie włókna. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Ale co tu się dzieje? Też są włókna. Też są włókna. Zapachu raczej nie opiszę, ale możecie mi wierzyć, że przyjemny nie jest. Dobra, no to rozkręcamy sprzęgło. Oj! Jeszcze nie zacząłem rozkręcać. Co tu się podziało? No to rozkręcam. No cóż, to jest sprzęgło zużyte do końca. Nie ma powierzchni ciernej. Zostało tylko z jednej strony. Na szczęście od strony docisku, docisk minimy i tak, więc tutaj te wrzery, te ślady po nitach, po metalu nie będą miały dla nas znaczenia. Zobaczymy, jak wygląda koło zamachowe. No, powiem szczerze, że nie ma tragedii. Spodziewałem się, że będzie gorzej. Tutaj oczywiście są ślady odbarwienia, ale nie ma tragedii. Przeczyścimy to szczotką drucianą i będzie dobrze, tylko trzeba jeszcze znaleźć resztki okładziny i wydłubać to wszystko. Także można powiedzieć, że tu mamy zużycie sprzęgła 100%.